dla mnie powstanie. To miała być godzina, było o godzinie, prawda? Ustalonej popołudniu. Na Żoliborzu to powstanie rozpoczęło się wcześniej. Dzięki mojemu późniejszemu redakcyjnemu koledze Zdzisławowi Sierpińskiemu. Bo oni wtedy zaczęli na Krasiń, przy ulicy Krasińskich, zaczęli tę awanturę z Niemcami. A ja akurat miałam rozkaz przeniesienia troty butelek, bo wtedy, no nie wiem, no, myśmy operowali wtedy, to znaczy granaty to były te butelki z benzyną, prawda? Więc ja tam miałam taką torbę, gdzie był trotylu trochę, butelki z benzyną i jeden maleńki taki pistolecik, ja się śmieję. Ja w tej chwili nie wspomnę, ale można było do much z niego strzelać. No, taki maleńki pistolecik. I ja to miałam przenieść z bloków podoficerskich pod Cytadelą na Brodzińskiego. No i o tej trzeciej wyruszam z tych bloków, żeby się dostać tam na Brodzińskiego. A tymczasem już z Cytadeli zaczynają, i tam były ogródki działkowe takie, z kapustą, z pomidorami. I kiedy ja idę tam przez te ogródki działkowe, to Niemcy z tej Cytadeli zaczynają strzelać. Ja myślę sobie, rany boskie, jak oni trafią w tę moją torbę, to była taka jakaś teczka olbrzymia, z tym trotylem, to przecież ja wybuchnę na tym jak nic tutaj. To co zrobiłam? Położyłam się na teczce w kapuście. I sobie myślę, jak za przeproszeniem trafią mnie w tyłek, to się nic nie stanie, a nie trafią w torbę. Ale na szczęście ten ostrzał skończył się i ja próbowałam dotrzeć, ale ja musiałam przejść przez Krasińskiego i przez. Już nie mogłam, bo późniejszy mój kolega Sierpiński rozrabiał i zaczął wcześniej. I w związku z tym, ponieważ nie mogłam sforsować z tym moim uzbrojeniem dla całego plutonu, notabene, no to wróciłam do Cytadeli, gdzie były inne plutony. I zresztą i ten mój trotyl, i te moje butelki bardzo się przydały tym innym plutonom. Na przykład w jednej drużynie był chłopaczek, który miał 12 lat. Nazywał się Albatros. I w tejże samej drużynie był już emerytowany tramwajarz. Taki starszy mocno, no nie wiem, no pewnie młodszy ode mnie dzisiejszej. Ale wówczas mi się wydawało, że bardzo stary pan, który rozśmieszył nas kiedyś, dlatego że wtedy, kiedy on miał trzymać wachtę na barykadzie, a wtedy byliśmy także nasze, tak powiem, ta wachta to wychodziła na poniatówkę na Żoliborzu, na szkołę, prawda? Przy Alei Wojska Polskiego, tak? Bo tutaj wylot Brodzińskiego, Aleja Wojska Polskiego, to on sobie wystawiał bujany fotel przed barykadę i siedział i trzymał wachtę na tym bujanym fotelu. Ale wiem, że właśnie jednego dnia to zginęli i on no, przez ten fotel bujany. No i zginął ten młodziutki, ten 12-letni, najmłodszy z nas, Albatros. No i akurat ksiądz odprawia mszę, to było w jednej z wili przy ulicy Czarnieckiego. Kiedy wpada któryś z chłopców i mówi, słuchajcie, mamy jeńca. Przejechał tutaj przez nasze te na rowerze. Myśmy go wzięli do niewoli. No to co? No to wszyscy z tej kaplicy, to znaczy z tej mszy wypadli oglądać tego jeńca. Ministrant też, czyli ja. I w tym czasie zrobił się przeciąg i od świec zapalił się ołtarz. Ksiądz nas, no księdzu nie wolno tego brzydko mówić, ale w każdym razie no, powiedział nam parę mocnych słów. No ja dostałem najwięcej tych mocnych słów za to, że jako ministrant opuściłem. Ale ja mówię, no proszę księdza, no pierwszy jeniec, to chcieliśmy zobaczyć. Było kiepsko z jedzeniem. Nasz kucharz z naszego plutonu,
chłopak z Marymontu, nawet się potrafił postarać o mięso. Ale co się okazało? Że wszystkie psy z okolicy zginęły. On to mięso bardzo przyprawiał tak, że myśmy nie wiedzieli, że to jest psie mięso. Ale potem się okazało, że to jest psie mięso. I myśmy jedli psie mięso. Ale teraz muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo no muszę się chyba pochwalić. Jako pierwsza osoba w moim plutonie i jedyna dziewczyna, 26 sierpnia dostałam Krzyż Waleczny. A Krzyż Waleczny dostałam za co? Otóż po powrocie żywiciela z Campinosu okazało się, że w tych blokach oficerskich, podoficerskich przy Cytadeli zostawili w piwnicach trotyl i w ogóle sporo uzbrojenia, które warto by było wynieść stamtąd. No ale ponieważ chętnych nie było, a ja byłam taka Emilia Plater, jak to znaczy tak. Jak człowiek jest młody, to jest wtedy bohaterski. Dzisiaj to ja na przykład nie szłam tunelem, tam tym podkopem, jak trzeba było przejść przez ulicę, która była pod ostrzałem, tylko ja szłam wierzchem. Kapitulowaliśmy przy placu Wilsona. Potem nas podprowadzili pod Zmartwychwstanki, a potem nie wiem, jak cudem dostaliśmy się znowu na plac Inwalidów. I na placu Inwalidów były takie rowy. I nam kazali stanąć w tych rowach. Nad nami stanęli z karabinami maszynowymi. I ja pamiętam, był z nami ksiądz, który no, tak powiem, przygotował nas na śmierć. Myśmy się wszyscy tak trzymali za ręce i modlili. Bo oni niechętnie nas traktowali jako jeńców wojennych. Ja nie wiem, czy se nie pomyśleli, że można by było z nami zrobić to, co robiono na Woli. Czyli rozwalić po prostu. I do nich ktoś w pewnym momencie, tam ktoś do nich dotarł. No i wtedy oni, znaczy nie wiem, czy dowódca, czy jakiś ten, czyli w każdym razie ktoś, kto im uzmysłowił, że my jesteśmy jeńcami zgodnie z konwencją. Nie wolno nas w ten sposób potraktować, jak nas chcieli oni potraktować.